Witajcie. Dzisiaj powiem o tym, czym jest syndrom posttraumatyczny w wersji CPTSD, CPTSD. PTSD zna większość z Was zapewne jako syndrom posttraumatyczny, który jest zespołem objawów następujących po drastycznym jednorazowym wydarzeniu, jakim może być wybuch granatu, jakim może być śmierć kogoś bliskiego, nagła w wypadku. Ten syndrom został bardzo dobrze opisany, zbadany głównie u weteranów wojennych i objawia się przede wszystkim tak, że reakcja na zdarzenie w jakikolwiek sposób przypominający podświadomości tamto drastyczne, dramatyczne wydarzenie z przeszłości będzie nieproporcjonalna do tego, co się dzieje naprawdę, bo na przykład mocno zatrzaśnięte drzwi będą przypominały wybuch owego granatu i wówczas osoba reaguje tak, jakby ten granat wybuchł, co nie znaczy, że jest trwale zaburzona. To znaczy tylko tyle, że jej percepcja poprzez podświadome skojarzenie na ten moment ulega chwilowemu zaburzeniu. I nie pomaga tutaj racjonalizacja, nie pomaga świadome rozumienie, że przecież to się nie dzieje. Po prostu system podświadomy działa wtedy silniej i przejmuje kontrolę na ten moment. Ja miałam takie zdarzenie, miałam bardzo dawno temu, jak byłam jeszcze początkującym kierowcą, wypadek, w trakcie którego uderzyłam w samochód stojący przede mną na światłach i to był samochód koloru czerwonego. I od tej pory, przez jakiś czas, kilka miesięcy po tym, za każdym razem, gdy ktoś prowadzący samochód lub ja sama zbliżaliśmy się do innego auta stojącego na światłach w kolorze czerwonym, to niejako odpalał mi się tamten wypadek. Myślę, że wiele osób zna ten przebieg nadreaktywności związany z PTSD i bardzo podobnie dzieje się w przypadku, gdy mieliśmy traumatyczne dzieciństwo, bardzo podobnie dzieje się w przypadku, gdy jesteśmy z kimś, kto traumatyzuje nas może nie tyle raz, a dobrze, co traumatyzuje nas stopniowo, dodając jedną traumę do drugiej i dlatego właśnie przegapiamy jedno drastyczne zdarzenie, a za to kumulujemy niejako w podświadomości cały szereg zdarzeń, które tworzą kompleks post-traumatic stress disorder. I ten właśnie syndrom chciałabym dzisiaj omówić. Jego nieoczywiste symptomy to na przykład bardziej subtelny niż w przypadku PTSD poziom zaburzenia testowania rzeczywistości. Tak naprawdę w całości swojego istnienia, a nie tylko w jednym momencie, który się kojarzy, ofiara CPTSD, a niektórzy nawet mówią CPTSR, czyli zamiast disorder mamy tu response, czyli odpowiedź, zatem mamy złożoną odpowiedź posttraumatyczną i ofiary tego syndromu na przykład mogą reagować również niewspółmiernie do sytuacji, ale tym niewspółmiernym sposobem reakcji będzie nadmierny lęk. Mogą na przykład mieć zaburzenie percepcji polegające na tym, że będą swojego oprawcę na przemian utożsamiać z siłami zła, ze złem wcielonym, z kimś, kto całkowicie włada nad nimi, nad ich umysłem, a może wręcz nad światem, na przemian z myleniem tej osoby z kimś, kto jest wszechmocny niczym Bóg i kto może jednym skinieniem palca zadecydować o całym ich losie. Ofiara tego syndromu będzie uważała, że zależy w jej życiu od jej oprawcy więcej niż naprawdę zależy, co jest również zaplecione ze słynnym syndromem sztokholmskim, polegającym na tym, że najkrócej mówiąc, ofiara usprawiedliwia działania oprawcy i doszukuje się w nim dobrych intencji, dobrych cech, ponieważ no na przykład, tak jak to było w Sztokholmie, stąd nazwa, oprawca
Owszem, uwięził, owszem, wziął na zakładnika, ale podał szklankę wody. Więc jest niejako usprawiedliwiany i jest to sposób obrony tak naprawdę ofiary zawłaszczenia przed sprostaniem tragicznej prawdzie, że padłem ofiarą zawłaszczenia, ofiarą manipulacji, wybrałem źle i teraz muszę coś z tym zrobić. Syndrom posttraumatyczny może objawiać się również poprzez zamrożenie. Ofiary tego syndromu będą wpadały jakby w taką otchłań, w której nie wiadomo, co się dzieje, z której wychodząc nie pamiętają, gdzie były, co robiły i tak jakby nie czują siebie. To jest też dysocjacja od ciała. To jest niechęć do odczucia tego, co mówi ciało, bo ciało nie kłamie. Ciało zawsze wysyła te sygnały o tym, że coś jest nie tak. Na przykład czujemy ukłucie w splocie słonecznym, kiedy ktoś próbuje przekroczyć nasze granice. Czujemy ukłucie w sercu, kiedy ktoś nas rani. Czujemy ucisk w gardle, kiedy ktoś jest wobec nas niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku życia na co dzień z kimś, kto podtrzymuje i kto wywołał ten syndrom, będziemy mieli coraz większą skłonność do odklejania się, zamrażania, zapadania. To zapadanie w niebyt może też przejawiać się poprzez ucieczki. Ucieczki w nałogi, otumanianie się alkoholem, papierosami, serialami, czynnościami, które nie są produktywne, które nie pomagają wyrażać siebie, które nie są częścią naszej pasji, naszej swobodnej ekspresji, ale które są na tyle bezpieczne, że nie grozi nam atak ze strony naszego oprawcy, predatora, a z drugiej strony łatwiej jest przetrwać. Ofiary syndromu CPTSD bardzo często nadużywają różnych substancji otumaniających, uspokajających, nasennych, ponieważ ich system nerwowy jest w ciągłym stanie alertu, w ciągłej gotowości do jakiegoś czasu, aż niejako ulega to wypaleniu i już nie mają nawet siły do tego, żeby być w tej gotowości, żeby być w tej czujności, ale z drugiej strony ciągłe życie na poligonie wybusza taką czujność. Kolejnym sygnałem, że możesz mieć ten syndrom, jest zaburzone widzenie swoich talentów, możliwości, potencjałów i obrazu ciała. Jak często tutaj na tym kanale mówię, ciało i umysł są jednym. Nigdy, przenigdy nie występują oddzielnie. Nie ma chorób tylko somatycznych, wszystko jest psychosomatyczne. I w przypadku osób, na przykład kobiet, które były nadużywane seksualnie, były molestowane seksualnie, zwłaszcza przez bliskich, kogoś z rodziny, następuje trwałe zaburzenie percepcji ciała, nie tylko na poziomie oddzielenia od tego ciała, ale też na poziomie postrzegania go. To nazywa się w psychologii klinicznej dysmorfofobią i myślę, że wiele osób ma wiele różnych rodzajów dysmorfofobii. Jednym z rodzajów dysmorfofobii będzie postrzeganie siebie ciągle jako za grubej, pomimo obiektywnych dowodów na to, że to ciało jest normalne i waga jest prawidłowa, prowadzące ostatecznie do anoreksji. Podobnie z bulimią, tu też będzie bardzo prawdopodobna dysmorfofobia, która dosłownie przejawia się tym, że patrzysz w lustro i widzisz coś zupełnie innego, niż zobaczyłby statystyczny, przeciętny obserwator. Inne rodzaje zaburzeń na poziomie percepcji ciała będą związane z po prostu widzeniem siebie jako brudnej, czyli w lustrze brzydkiej.
Bardzo często te osoby mówią, nie mogę na nią tam patrzeć, nie mogę siebie kochać, nie mogę widzieć, że jest cokolwiek ładnego czy dobrego, mimo że znowu obiektywnie mogą to być piękne, atrakcyjne osoby. Idziemy dalej w stronę bardzo już poważnego problemu trwałego z lubieniem i kochaniem siebie. Takie osoby czują się winne, zwłaszcza kiedy syndrom rozpoczął się w dzieciństwie, ale również kiedy mamy partnera narcystycznego, partnera skłonnego do przekraczania granic i przekraczającego te granice stopniowo coraz bardziej, w pewnym momencie ofiara, jak ta ugotowana żaba, budzi się w samym środku bycia nie dość i wierzenia już w to, że jest coś z nią nie tak. Ponieważ ludzie manipulujący, narcystyczni, zawsze uważają, że z nimi wszystko w porządku, natomiast z innymi nie w porządku i mają bardzo dużo porad oraz sugestii co do tego, jak inni powinni się zmienić po to, aby niejako na nich sobie zasłużyć na ich miłość, zasłużyć na ich dobroć. I tu przechodzimy od razu do kolejnego objawu, a mianowicie tym symptomem jest poczucie, że muszę się bardziej postarać i że muszę w ogóle zasłużyć na akceptację i miłość. Samo to pojęcie zasługiwania na miłość i asocjacja miłości z bólem jest jedną z najpoważniejszych pułapek trzymających ofiary CPTSD w szponach ich oprawców. Niejednokrotnie całe życie, a na pewno często bardzo wiele lat. Ponieważ ofiara cały czas tkwi w błędnym kole starania się, zabiegania, próby zrobienia czegoś więcej, bycia jeszcze lepszą, bycia bardziej, postarania się, aż wreszcie dostanie to, co jest tą marchewką na kijku, którą macha nieustannie ten manipulant, czerpiący korzyści z faktu, że ma władzę, że ma przewagę. Dlatego tej marchewki nigdy oczywiście się nie dostaje. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!